Znajdujemy się w magazynie wzorców broni Wydziału Badań Broni i Balistyki Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji. Jest to wiodące laboratorium zajmujące się szerokim aspektem kryminalistycznych badań broni palnej, amunicji, śladów użycia oraz uszkodzeń postrzałowych. Jest to laboratorium, które nadzoruje również 10 pracowni regionalnych pracujących w Polsce, zajmujących się tą samą dziedziną badań, aczkolwiek w mniejszym rozmiarze. Wynika to z tego, iż pracują tam mniejsze zespoły ludzkie oraz jest wyposażenie stosowne do warunków lokalowych, jakie panują w komendach wojewódzkich policji. Badania broni palnej, które tutaj przeprowadzamy, polegają głównie na ustaleniu, czy przedmiot, który przychodzi do badań, jest bronią palną w rozumieniu odpowiednich przepisów, które obowiązują w Polsce, czy jeżeli jest to broń palna, nadaje się ona do oddawania strzałów, czy jest rejestrowana w kartotekach policyjnych jako użyta na miejscach innych przestępstw, bądź pochodząca z nielegalnego posiadania. W takim przypadku, gdy obywatel ją zgubił, została ona mu skradziona, bądź utracił ją w innych okolicznościach. Ponadto badania te obejmują również dziedziny dotyczące w pewnym zakresie medycyny sądowej. Badamy uszkodzenia na odzieży w porozumieniu i we współpracy z lekarzami medycyny sądowej. Oceniamy uszkodzenia postrzałowe na ciele ludzkim. Ten zakres badań również przenosi się jakby na wszystkie przedmioty, które ulegają uszkodzeniu w wyniku działania broni palnej. Bądź to w czynach przestępczych, bądź w trakcie różnego rodzaju wypadków z bronią. Jakby końcowym efektem tego jest zabezpieczenie się przed bronią palną. W tej dziedzinie również przeprowadzamy badania dotyczące odporności różnego rodzaju przedmiotów, osłon balistycznych na działanie pocisków, tak aby mogły być one skuteczne w zabezpieczeniu człowieka głównie przed rażeniem pociskiem. Badania broni, można powiedzieć, że są dziedziną interdyscyplinarną, ponieważ sama broń jest przedmiotem mechanicznym, głównym elementem wiedzy, który jest niezbędny do wykonywania ekspertyz, jest po prostu wiedza z zakresu uzbrojenia, wiedza z zakresu budowy maszyn. Współpracujemy również w trakcie ekspertyzy kryminalistycznej ze specjalistami innych dziedzin. Wszystko zależy od tego, w jakim stanie i w jakich okolicznościach ta broń zostaje zabezpieczona na miejscu przestępstwa. Zwykle jest tak, że podstawowymi śladami do identyfikacji sprawcy bądź współsprawcy przestępstwa są ślady linii papilarnych, ślady biologiczne. W związku z tym, jeżeli istnieje taka okoliczność i podejrzenie, że takie ślady na tej broni się znajdują, w pierwszej kolejności ona trafia do pracowni daktyloskopii. Następnie do pracowni biologii w celu zabezpieczenia śladów biologicznych niezbędnych do identyfikacji kodu DNA i zidentyfikowaniu osoby. Ponadto na takiej broni mogą się również znajdować różnego rodzaju, jak my to mówimy, mikroślady. W związku z tym ta broń trafia do pracowni chemii, gdzie przy użyciu odpowiednich narzędzi, aparatury zabezpiecza się wszelkiego rodzaju drobiny, pyły, strzępki materii, włosy, które następnie trafiają do odpowiednich pracowni w celu identyfikacji tego materiału. Ekspert badań broni i balistyki w pierwszej kolejności przed rozpoczęciem wykonywania jakichkolwiek badań powinien przeanalizować dokumentację, którą dostał w ramach tej ekspertyzy, czyli przede wszystkim postanowienie prokuratorskie lub policyjne, w którym ma zawarte pytania skierowane do biegłego. Po przeanalizowaniu tych pytań ekspert planuje sobie kolejność wykonywania poszczególnych badań. Te wszystkie ślady służą do odtworzenia okoliczności zdarzenia, a niejednokrotnie do miejsca popełnienia zbrodni, albowiem niekoniecznie broń znaleziona w danym miejscu, nawet często przy ofiarze,
jest znajdowana w miejscu, w którym ta zbrodnia nastąpiła. Są to, powiedzmy sobie, niekiedy rutynowe czynności służb dochodzeniowo-śledczych, które mają na celu ustalenie konkretnego zjawiska i czasu i miejsca. Współczesny proces sądowy opiera się w znacznej mierze na opiniach biegłych. I to różnego rodzaju. Opinie biegłych potrzebne są sądowi w celach dowodowych, w procesie dowodzenia czynów, za które zostali oskarżeni, postawieni przed sąd. Żeby wydać opinię, w każdej sprawie człowiek musi mieć wiadomości specjalne. W Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Głównej Policji pracują specjaliści różnych dziedzin. Są to inżynierowie różnych specjalności z wykształceniem, jak to nazywamy, kierunkowym, którzy mając odpowiednie podstawy nauki, szkoleni są w bardzo szerokim zakresie, tak kryminalistycznym, jak i prawnym. Chodzi o to, żeby można było połączyć wiedzę, dzięki której każdy ślad, każdy dowód przestępstwa zabezpieczony na miejscu zdarzenia mógł być odpowiednio oceniony i przedstawiony sądowi w postaci opinii kryminalistycznej. Kiedy w pytaniach jest zawarte pytanie odnośnie badań daktyloskopijnych, broń przed badaniami jest skierowana do specjalistów z tej dziedziny, którzy ujawniają te ślady. I z powrotem broń wraca do nas już po badaniach w celu kontynuowania dalszego procesu badawczego. W sytuacji, kiedy nie ma takiego pytania, a nie wiadomo, czy to pytanie nie padnie w dalszym okresie, czy prokuratura nie dojdzie do wniosku, że takie pytanie powinno paść, a nie padło, ekspert badań broni wykonuje wszystkie operacje w rękawiczkach w celu nie zlikwidowania śladów i naniesienia swoich, czyli zakłada przed badaniami rękawiczki. Ponieważ badania broni i śladów jej użycia wymagają tak szerokiego zasobu wiedzy, wszyscy eksperci, którzy podejmują tą pracę ciężką, niekiedy i niezbyt przyjemną, albowiem nie zawsze mamy do czynienia wyłącznie z nieożywioną materią, muszą wykazywać się szczególnym zasobem wiedzy. Większość z nas tutaj pracujących kończyła Politechnikę Warszawską, Wydziały Mechaniczno-Technologiczne i pokrewne w tym zakresie, w szczególności Instytut Uzbrojenia Sprzętu Specjalnego. Jak również wśród nas są absolwenci Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Świętokrzyskiej, gdzie studiowali na kierunkach konstrukcji uzbrojenia lekkiego. Poza tą wiedzą również wymagana jest szczególna wiedza z zakresu chociażby medycyny sądowej, albowiem te uszkodzenia postrzałowe, które identyfikujemy wspólnie z lekarzami medycyny sądowej znajdujące się na ciele ludzkim, jak również uszkodzenia odzieży, która znajdowała się na ofierze, wymagają jakby znajomości budowy ludzkiego ciała i umiejscowienia odpowiednich, kanałów przestrzałowych, uszkodzeń postrzałowych na ciele ludzkim w odpowiednich miejscach. Wymagana jest również wiedza z zakresu budowy maszyn, albowiem nie każdy przedmiot, który do nas trafia, tak jak tutaj widzimy w tych zbiorach, jest wytworem fabrycznym. Około 20% wszystkich spraw, wszystkich egzemplarzy broni, które trafiają do badań, są konstrukcjami unikalnymi, wykonanymi przez konstruktorów według ich własnego pomysłu. Czasami tylko im jest wiadome tak naprawdę, jak to ma zadziałać, aby było skuteczne. Staramy się tego dociec. Staramy się, posługując się właśnie tym szerokim zasobem wiedzy, które nabywamy również w trakcie praktyki. Jedną z grup broni palnej zaliczaną do broni krótkiej są rewolwery. Bardzo często mylone przez nawet wyspecjalizowane służby, jaką jest policja, z bronią typu pistolet. Spotykamy się z
pytaniami, czy dany przedmiot, pistolet typu rewolwer, jest bronią palną. Czym różni się pistolet od rewolweru albo rewolwer od pistoletu? Rzecz jest, wydawałaby się, badalnie prosta. Po prostu rewolwer posiada bęben, który mieści w sobie naboje i podczas oddawania strzałów obraca się, zmieniając kolejność komór nabojowych. To jest akurat rewolwer Nagant wzór 1930 produkcji polskiej, który jest kopią rewolweru oryginalnego, można powiedzieć sztandarowej broni rewolucji październikowej. Sprawna broń, bardzo dobra, precyzyjnie wykonana. Cechą charakterystyczną tego typu rewolweru jest samo uszczelnienie bębna nabojowego, to znaczy likwidowanie przerwy między bębnem a lufą. Bęben przesuwa się do przodu, nadziewając się na lufę. Ten mechanizm powoduje, że gazy powystrzałowe napędzające pocisk jakby w całości przechodzą przez przelot lufy, nie uciekając na boki. W stosunku do tego rewolweru możemy pokazać jego współczesną odmianę, rewolwer sportowy, również na amunicję 7,62, wzór Nagant, amunicję rewolwerową, już o większej precyzji mechanizmu spustowo-uderzeniowego, stosowany do treningu sportowego, odpowiednio wyprofilowana rękojeść w celu uzyskania pewnego i stabilnego chwytu. Ta kablota mieści również w sobie pewne przedmioty, które właściwie, można powiedzieć, nie są zaliczane do broni palnej, albowiem służą do celów ratunkowych. Chociaż w swej konstrukcji zawierają elementy będące istotnymi częściami broni palnej. Takimi elementami poza szkieletem jest lufa, którą tutaj akurat spełnia element służący do wyrzucania rzutki liny ratunkowej. Gdyby wymienić tą lufę na lufę o kalibrze przystosowaną do odstrzeliwania amunicji sygnałowej, mielibyśmy typowy pistolet sygnałowy kaliber 26 mm. Taka rzutka to po prostu zwój liny, do której dołącza się ten element prowadzący linę w powietrzu. Tą broń gromadzimy w naszych zbiorach, ponieważ, tak jak wspominałem, jej elementy mogą służyć do wytworzenia broni palnej. Mamy również w naszych zbiorach, może uda nam się to pokazać, broń samodziałową, wykonaną właśnie na bazie pistoletów sygnałowych albo elementów pochodzących od tych rzutek, tych urządzeń wyrzucających linę ratunkową, które są przystosowane do strzelania amunicją myśliwską kalibru 12 mm bądź 16 mm. I te urządzenia samodziałowe wykorzystywane są głównie w celach kłusowniczych. Jest to dosyć poważny problem, jeżeli chodzi o kryminalistykę polską, albowiem ograniczenia, jakie występują przy dostępie do broni w ogóle, a tym bardziej do broni myśliwskiej, powodują, że niezbyt uczciwi obywatele naszego kraju we wszelaki możliwy sposób starają się pozyskać urządzenia bądź je wytworzyć, które właśnie służą im w celach kłusowniczych do nielegalnego pozyskiwania zwierzyny łownej. Ekspert dostaje do badań paczkę, w której ma zabezpieczone dowody rzeczowe. On
po analizie dokumentacji, czyli postanowienia, już wie, co się powinno znajdować w danej paczce. Dlatego przystępuje do jej otwarcia. I analizuje, czyli porównuje materiał zawarty w paczce z materiałem wymienionym w postanowieniu. W sytuacji, kiedy jest zgodność tych materiałów nadesłanych z materiałem, który jest wymieniony w postanowieniu, przystępuje do dalszych badań. Jeżeli stwierdzi niezgodność w ilości nadesłanego materiału lub w ogóle, że inna broń nadesłana została niż wymieniona w postanowieniu, wtedy odstępuje chwilowo od wykonywania badań i konsultuje się z wystawcą postanowienia, czyli z prokuratorem lub policjantem, który to postanowienie wystawi. Po wyjaśnieniu wszelkich niejasności odnośnie stanu ilościowego nadesłanego materiału dowodowego, ekspert przystępuje do badań. W tym przypadku konkretnym, który tu analizujemy, mamy do badań broń oraz amunicję. Łuskę, pocisk mamy zabezpieczony oddzielnie. Zgodnie z ustawą o broni i amunicji z 1999 roku za broń palną uważamy wszystkie przedmioty, które są bronią bojową, bronią myśliwską, bronią sportową, alarmową, gazową bądź sygnałową. Istnieje definicja broni jako niebezpiecznego dla życia lub zdrowia narzędzia, które przy wykorzystaniu gazów powstających w wyniku spalania się materiału miotającego są zdolne do wystrzeliwania z lufy lub elementu ją zastępującego pocisku, a przez to do rażenia celu na odległość. Te przedmioty, o których tutaj mówimy, stanowiące rzutki liny ratunkowej, są zaliczane zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej mówiącej o broni, która może być dopuszczona do obrotu jako urządzenia do ratowania życia ludzkiego, które to urządzenia nie są bronią palną. Jakkolwiek w swojej zasadzie działania wykorzystują to zjawisko polegające na spalaniu się materiału miotającego i wyrzucaniu elementu z lufy, a właściwie elementu ją zastępującego, to jednak nie rażą celów na odległość, bo po prostu do tego nie są przeznaczone.